Cześć, słuchajcie, Padre di tutti padri, czyli Padre Direttore ze Stowarzyszenia Polskich Mediów, jak co roku organizuję wyjazd na narty i namawia mnie do tego wyjazdu i jak co roku mam ochotę wielką tam pojechać. A dokąd? No oczywiście Val di Fiemme. Val di Fiemme to jest takie miejsce, takie miejsce w regionie Trentino, we Włoszech oczywiście, gdzie mamy 5 różnych, zróżnicowanych bardzo terenów narciarskich. I uwaga, tam jest 111 kilometrów tras. 111 kilometrów tras to jest tak, jakbyśmy pojechali z Warszawy do Płocka na nartach. Z tym, że te trasy są też w zróżnicowanym terenie, mniej więcej od 900 metrów nad poziomem morza do jakiegoś tak 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Czyli jakbyśmy zaczęli już nieco wyżej niż w Górach Świętokrzyskich, a skończyli wysoko w Tatrach. No, to tak to wygląda. Tam jest aż 45 wyciągów narciarskich. Kto z Was jeździł po Warszawie metrem? W Warszawie jest około 20 stacji metra. No to 45 wyciągów to tak jakbyśmy obskoczyli dwa razy albo 2,5 raza stację metra w Warszawie. No to sporo tego jest. Sporo wsiadania i wysiadania. Co jeszcze? Baza Pampeago. To jest jakieś 1800 metrów nad poziomem morza. Słowo Pampeago, jak Padre Direttore mówił, można tłumaczyć mniej więcej jako ucho igielne, bo to rzeczywiście jest takie miejsce, w którym wszystko się kończy i zaczyna, bo to lepiej jednak, żeby się dalej zaczynało. A, no i ten wyjazd. 6-12 kwietnia. To jest chwilę po świętach i wszyscy tam mieszkający w Pampeago uważają, że można tak naprawdę tam uwierzyć w wyższość świąt Wielkiej Nocy nad świętami Bożego Narodzenia, bo tam zawsze podczas świąt Wielkiej Nocy zdrowo śnieży. Także jeżeli będziemy chwilę po świętach, to będzie bez wątpienia śnieżnie. Odwrotnie do tego, co zazwyczaj u nas jest podczas Bożego Narodzenia. To tyle, zapraszam.